Inscenizacja poświęcona jest pamięci żołnierzy wyklętych. Dzień upamiętniający został ustanowiony na 1 marca. Dzisiaj, 2 marca, w niedzielne popołudnie zaprosiliśmy na teren, na posesję Archiwum Państwowego w Koszalinie jako gospodarze. Natomiast organizatorami inscenizacji i wykonawcami byli rekonstruktorzy koszalińscy, w tym Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historycznych Gryf, a całą oprawę i też kontekst historyczny zaoferował Instytut Pamięci Narodowej, konkretnie pan Michał Ruczyński, który jest pracownikiem delegatury koszalińskiej. I również współorganizatorem było Stowarzyszenie Civitas Christiana, które też włączyło się w to wydarzenie. Dokumenty! Przygotowania do inscenizacji trwały miesiąc. Przede wszystkim zorganizowanie broni, pirotechniki, elementów umundurowania, które są adekwatne do odtwarzanego okresu. Niektórzy z kolegów sami wyszywali emblematy MO. To trochę trwa. Jaruszyński, Jankowiak! Zasierata! Do wyładunku! Myślę, że efekt jest bardzo dobry, zwłaszcza, że frekwencja dopisała, było bardzo dużo osób i te opinie, które zbieramy od osób, które to widziały, są bardzo pozytywne. Co ważne, ci, którzy przyszli obejrzeć inscenizację, nie oglądali opowieści wymyślonej na potrzeby obchodów. Jest teraz to blisko! Sadziu! I tak i młody! Do bandy też! Nazwisko! Stefan! Następny bohater! Nazwisko! Nie słyszę cię! Sięgaliśmy do źródeł, nie jest to wzięte z powietrza. Wzięliśmy pod rozwagę dwie akcje, które odbyły się w 1945 roku. Jedna w miejscowości Narewka, gdzie brał udział znany chyba wszystkim Paweł Jasienica. I druga która została, można powiedzieć, wykonana, że przebieg tej akcji był w okolicach, niech sobie dokładnie przypomnę, Nakła nad Notecią. Ta druga relacja jest znana mi osobiście z ust żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, który do tej pory się nie ujawnił, który nie jest członkiem ZBOWiD-u, nie jest członkiem Związku Żołnierzy Armii Krajowej i uważa, że jeszcze nie nadeszedł ten czas. I oni również, podobnie jak my tutaj, używali żołnierza NKWD w stopniu pułkownika. Cała, powiedzmy sobie, zasada tej akcji polegała na tym, żeby nie używać broni, żeby zaskoczyć milicjantów, zaskoczyć ubekiem właśnie tą postacią pułkownika NKWD czy majora NKWD. No, ani w jednej, ani w drugiej sytuacji nie za bardzo to wyszło. Niestety musieli strzelać Polacy do Polaków. Bierz go, bierz! Żołnierze wyklęci w okresie PRL-u przez władzę ludową i propagandę nazywani byli bandytami. Zobacz tu, gratę zobacz! Widzisz te ryje faszystów? Widzisz? To się przyda, bo będzie z nimi diplomował przez kolejne kaparanaście lat, rozumiesz? To jest właśnie koniec dla zdrajców ojczyzny. Tutaj te wyklęcie jakby miało, były dwa te wyklęcia. Z jednej strony propaganda komunistyczna chciała ich obrzydzić, zohydzić społeczności polskiej. Po prostu pokazać jako bandytów. Pokazać, że mimo tego, że jest formalny pokój, to ci nie chcą się podporządkować, że z bronią prowadzą działania zbrojne, które nazywano bandyckimi. A drugie wyklęcie miało miejsce praktycznie do połowy lat do 90., bo o tych ludziach nawet już pod 89. roku dalej pokazywano ich jako bandytów, przestępców. Dopiero te święto, czyli Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jest ten moment, kiedy tym ludziom przywrócono należyte miejsce. No i takimi akcjami, inscenizacjami, nowoczesnymi formami edukacji chcemy odkłamywać tą historię i zwracać tym ludziom należyte miejsce, tak samo jak prowadząc prace ekshumacyjne, gdzie prezes IPN-u powiedział wprost, nie spoczniemy, póki ostatni żołnierz wyklęty nie zostanie mu zwrócone należyte miejsce w historii i póki jego grób nie zostanie odnaleziony. Thank you.
Żołnierze wyklęci to byli ci ludzie, ci żołnierze, którzy po 1945 roku, kiedy została rozwiązana Armia Krajowa, postanowili, że nie złożą broni, że nie podporządkują się temu rozkazowi, z tego względu, że oni składali przysięgę, że będą walczyli o wolną, niepodległą Polskę. A dla nich ta Polska, która nastała, nie była wolna. Oni sami mówili, jeden wróg odchodzi, drugi wróg przychodzi. Odeszli wojska niemieckie, nadeszła sowiecka okupacja, która dla tych ludzi, nie ukrywajmy, ale trwała do roku 89, czyli do momentu, kiedy Polska odzyskała w końcu status niepodległego i demokratycznego państwa. Przez wiele lat komunizmu oni byli totalnie zapomniani i jeżeli można było o nich mówić, to tylko źle. Od kilku lat obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzy Wyklętych, więc jest okazja o tym, żeby szerzyć wiedzę na ten temat, ponieważ wiele osób uważa, że po II wojnie światowej nie działo się nic. Często jest tak, że program historii w szkołach kończy się po prostu na 1945 roku, więc ludzie młodzi nawet często mają bardzo małą wiedzę już w szkołach o tym, o historii współczesnej. Tak? Dlatego ważne jest organizowanie między nimi takich wydarzeń. Żołnierze wyklęci działali w głębokiej konspiracji. Często ukrywali się w lasach. Szacuje się, że latem 1945 roku w konspiracji pozostawało jeszcze 200 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, więc jest to dwa razy więcej niż obecne Wojsko Polskie. Tak? Około 30 tysięcy żołnierzy było w konspiracji z bronią w oddziałach leśnych, konspiracyjnych, rozrzuconych po całym kraju. Już od dawna zaobserwować można coraz większe zainteresowanie społeczeństwa historią, ale niekoniecznie tą opisywaną w podręcznikach, a tą pokazywaną podczas rekonstrukcji. To się sprawdza i przede wszystkim staramy się reagować na to, co cieszy się zainteresowaniem, na to, co mieszkańcy chcą oglądać. I w związku z tym, że właśnie inscenizacje historyczne, udział rekonstruktorów w odtwarzaniu czy przywoływaniu historii, kart, które możemy odtworzyć, możemy naśladować, to staramy się tutaj również włączać w ten nurt. Nie jesteśmy w stanie sami jako archiwum oczywiście realizować takich zadań, dlatego zawsze z ogromną satysfakcją, przyjemnością włączamy się w ten nurt takich współpracy instytucji, stowarzyszeń. No i efekty są takie jak dzisiaj, że bardzo dobrze przygotowana inscenizacja od strony właśnie bardzo profesjonalnie, bardzo obrazowo. Myślę, że też możemy obserwować rozwój naszych rekonstruktorów. Frekwencji, powiem szczerze, się nie spodziewałem. Cieszę to bardzo, że tyle ludzi przyszło i zobaczyć tą prawdziwą historię. Oczywiście mogą być zarzuty o to, że może było zbyt brutalnie, czy zbyt dużo wulgaryzmów, ale my nie wygładzamy historii. Pokazujemy taką, jaką jest i wskazujemy, kto był katem i oprawcą, a kto był ofiarami. Efekty są bardzo ważne, natomiast również osoby szukają takich rzeczy jak mundury, jak wydarzenia, jak sprzęt militarny. Poprzez to są jakby środki pośrednie, my przemycamy wiedzę historyczną. Tak? Wiemy, że te osoby później mogą wrócić do domu, siąść nawet przy internecie, poszukać, kim byli ci żołnierze wyklęci, poszukać sobie sylwetek, bo jeżeli rzucimy jakieś hasło, że to jest 5. Wileńska Brygada AK, to oni sobie poszukają, co to było. I to jest właśnie ten nasz podtekst, który my chcemy przemycić w takich inscenizacjach. Ci, którzy przedstawiają historię, angażują swój wolny czas na poszukiwania źródeł, zdobywanie odpowiedniego sprzętu i munduru. I w końcu na próby takich inscenizacji. To prawdziwi pasjonaci. Chodzi nam przede wszystkim o kultywowanie tradycji patriotycznych, tradycji żołnierza polskiego i w ogóle ukazanie tragizmu wojny. Wojna jest straszna, nie ma nic gorszego niż wojna tak naprawdę. My to w pewien sposób doświadczamy, ale mamy tą świadomość, że za godzinę bierzemy prysznic, kąpiel i jest fajnie. A w tamtych czasach były wszy, brud, smród i śmierć. I panująca dookoła śmierć, choroby, ropiejące rany. Tego nie można pokazać w jakikolwiek sposób, to trzeba przeżyć. My na szczęście jesteśmy tym pokoleniem, które tego nie przeżyło i chcemy pokazać dzieciom i następnym, żeby jak najdalej od wojny.
Ja interesuję się historią od dziecka, tak? Właściwie dziadek zaszczepił taką jakby pasję, natomiast później, jak już byłem, miałem 20 lat mniej więcej, uważałem, że znam historię. Natomiast przypadkowo dowiedziałem się od kolegi z Trójmiasta, który tam miał kontakt z kombatantami, że tutaj na Pomorzu Środkowym działo się również coś, że tutaj działa 5. Wileńska Brygada AK. To zaintrygowało, zaciekawiło, zacząłem szukać, poznawać ludzi, oni opowiadali, jak to wyglądało tutaj ten bakcy. Później poznałem kilka osób, które mają podobne zainteresowanie, pomysł zorganizowania grupy rekonstrukcji historycznej, tak, która by w taki również ciekawy sposób przekazywała wiedzę. Ja wiem, że na konferencje historyczne, na naukowe jakieś chodzą osoby, które się tym pasjonują, natomiast żeby zainteresować wiedzą osoby, które mają małe zainteresowania historią albo nie znają tej historii, trzeba zorganizować coś widowiskowego, trzeba pokazać broń, trzeba pokazać umundurowanie, sprzęt i to wtedy przyciągnie osoby, które może mniej się interesują historią, a chcą ją poznać dokładniej. Dziś można już swobodnie powiedzieć, że na historię nie można patrzeć jednostronnie. O tym przez dziesięciolecia nie pamiętała władza ludowa, bo takie, a nie inne były czasy. O żołnierzach wyklętych w szkołach wciąż mało się mówi, ale w życiu publicznym zaistnieli, o czym świadczą choćby takie inscenizacje i obchodzony od 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ruch oporu to coś więcej niż słowa. Na ich ustach modlitwa, na rękach ślady walki. Ojczyzna, honor i płynąca z nich nauka. Że historia się powtarza nad ludźmi, prawymi Bóg czuwa. Oni powinni być w naszych głowach, w naszych domach i w rozmowach, w sercach pamięci, na kartkach, banknotach. Reakcyjne podziemie wobec czerwonej władzy, wobec chęci bycia wolnym, przeciw decyzjom płynącym z Moskwy. To wszystko z troski do wolnej i niepodległej od nikogo Polski. Dziś kadzasz ich ulicami, jest ich pomimo wszystko naprawdę dużo w lasach, gdzieś na polanach poległ nie jeden z nich na cmentarzach. 1 marca dla nich znicze płoną, żołnierze wyklęci, młode pokolenie dziś wie o nich naprawdę sporo.